Cześć, witajcie moi drodzy! Z tej strony Skorpio i widzicie tutaj przed ekranami Roberta Lewandowskiego w Informie. Tak wypadł mi wczoraj. Otwierając tyle paczek, no nie sądziłem, że jeszcze kiedyś będę miał przyjemność zobaczyć w swoim klubie takiego Lewandowskiego w Informie. Ale tak, jedna informacja. Wypadł mi Lewandowski. To jest pewne, że jest już zadowolenie i podjar. Brzmniejsza z tym. Dwa. Trochę nim pograłem. 8 meczek już widzicie. I no, nie widać efektów ulepszenia. Choć wcześniej miał styl gry strzeleckiego. Teraz mam myśliwskiego. Zaraz zobaczymy, jaka jest ta różnica. Choć strzelił 2 bramki. Tam w jednym meczu, mniejsza z tym. Zebrał też jedną żółtą kartkę po pysku. Musiał zebrać, no co zrobić, Polak potrafi. A 3, no zobaczymy jak dzisiaj. Bo najchętniej to ja już bym tego Polaka dawno sprzedał. Za jakieś 2,5 miliona. Da się nawet go sprzedać za 2700. Bo tam obserwuję rynek. To wiem co się dzieje mniej więcej. No i sobie dzisiaj zagłamy. Żartuję, zagramy składem Bundesligi. Ale to tylko dzisiaj specjalny odcinek, tak jak było to w przypadku Diego Costy. Millera wam nie pokazałem, bo on mi wypadł 6-krotnie. Rozumiecie? 6 razy mi wypadł Miller. I szczerze mówiąc, ma najwyższy overall w drużynie tygodnia. A kosztuje wiecie ile? Nawet 600 tysięcy nie kosztuje. To jest śmieszne. To jest parodia. A lewak, który ma overall mniejszy o 1, ale jest Polakiem, no chyba dlatego jest tyle warty. I jest napastnikiem, to dlatego chyba się wyróżnia. Dobra, mniejsza z tym. Za karę, że Miller tak mało kosztuje w Informie, on nie zagra dzisiaj. Zagra za to jego brat Polak Błaszczykowski i Piszczek. Taka pół Borussia, pół Bayern. Zrobiłem to tak celowo, żeby po prostu jakoś to działało. Ja. Dobra, zaczynamy mecz. Tak, zaczynamy. Dobra. Okej. Zaczynamy. Zobaczymy, co nam wyszuka. I mam nadzieję, że lewak strzeli w tym meczu gola bądź 2, tak to było w przypadku Diego Costy. Bo Costa strzelił ze 2 piękne nawet. Tylko teraz chcę liczyć na to, że Lewandowski zrobi to samo. Albo nawet i lepiej. Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że się wykaże. Bo nie chciałbym ręczyć za niego, jeśli się okaże, że rzeczywiście jest kiczem, a nie ulepszoną wersją piłkarza. Nie, coś nie chcę zawodnika, przeciwnika wyszukać. Poszukamy go jeszcze raz. No tak, ja bym miał tutaj już w tej chwili lepszą Bundesligę, ale oddałem ją mojemu kumplowi, który tylko 2 razy zagrał w FIFA. I szczerze mówiąc, jestem zażenowany tym, ale no nic na to nie poradzę. No. Może jeszcze kiedyś zagramy w tą FIFA. Kto go wie. Dobra. Czekamy na przeciwnika. Wyszuka nam. Zobaczymy jak się Lewandowski w Informie sprawi. No coś nie chce mi w ogóle wyszukać i to mnie martwi teraz. Bo to może też wpłynąć źle na moją serię, no, którą codziennie prowadzę praktycznie z tej FIFA. Szczerze mówiąc niektórych to już denerwuje. O, Polaczek, no to tym lepiej, przetestujemy lewaczka. No i ładnie, ładnie. Chcemy, chcemy, to znajdziemy Polaków. Co on tu ma? Co on tu ma? O, BBVA, rozumiem. Rozumiem. No to będzie zabawnie. A zobaczymy jak. Ta sama formacja w sumie, to będzie wyzwanie. Dobra, ciszej Szpakowski. Dzisiaj gra Lewandowski, który strzelił wczoraj 2 bramki dla Bayernu. Więc kurde,
Utkałbyś się. Jakie pudło. Tylko by Neuer bronił. Ja mu dałem tam bodajże ścianę. Ale no, Neuer broni fantastycznie. Mimo tego, że dużo też bramek puszcza. Ale to takich... Dobra. Mkhitaryan. Lewandowski! Kurde, Ramos się musiał zbliżyć. A już by był gol. Szczerze mówiąc. Dobra, ciągnij tam za koszulkę. Kurde, Diego jakiś. Z Brazylii. Aż Meltzer się pcha. O kurde. No i mi strzelił po ziemi, a Neuer tego nie obronił, ale kij z tym. Ja tutaj dzisiaj nie chcę rage'ować, ja tu dzisiaj chcę zobaczyć efekty Lewandowskiego. No, no dobra, ciesz się. Ale tu chodzi o to, żeby dzisiaj Lewandowski coś strzelił, no. O, i właśnie, i tu już jest jeden minus. Za bardzo się piłka od niego odbija. Dlaczego? No i dobra. Trudno, przegramy to, to przegramy, ale chcę dzisiaj przynajmniej widzieć jedną bramkę lewaka. Dobra, biegnie Lewandowski, czeka wręcz aż zostanie przyjemne podanie. No i jest niski, to jest drugi minus Lewandowskiego, jest za niski, żeby sięgnąć do takiej piłki. Ale to chyba jest w sumie nawet u podstawowego Lewandowskiego. Dobra, ale czekamy aż Lewandowski w końcu jakąś akcję wykona. Dobra, Mkhitaryan. Mkhitaryan. No i właśnie Lewandowski nie potrafi doskoczyć do piłki. To jest smutne. Kiedy dostaje jakieś podanie, bo to podanie musi być prostopadłe niestety w przypadku Lewandowskiego, bo no, on nie doskoczy. To jest taki karzeł po części, nie obrażam go. W FIFA, przynajmniej mi się tak wydaje, bo może w realistycznym świecie potrafi doskoczyć do piłki. Dobre dośrodkowanie, ale dobra interwencja obrońców, przejęli piłkę. Lewandowski, Roberto! O, jak tu wykiwał pięknie drugiego. Teraz oszukał obrońcę. Blisko pole karne, może strzelać. Teraz! O kurde, chciał bombę wyrzucić, ale niestety nie wyszło. Oj, dobra, to zrobiłem dlatego, żeby tylko doremisować, ale to nie Bender, tą powtórkę trzeba w ogóle przewinąć, bo to było bez sensu. Tu ma Lewandowski dzisiaj strzelić, czy ja się dobrze rozumiem? Lewandowski, w informie, więc dajcie mu do cholery szansę. Dobra, podanie do Lewandowskiego, on sobie już nie... I kolejny minus Lewandowskiego, nie potrafi sobie radzić z tym... przetrzymywaniem piłki, bo co chwilę to mu się piłkę zabiera. Dobra, 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 dobra. Ach, kurde, pcha się. O, dobra, teraz uważać. Oj, o, i se kostą strzelił znowu. Nie, wcześniej strzelił kim tam. Już nie pamiętam, kim on strzelił wcześniej. Jak go pozostawi się bez opieki do... No i dobra, ale widzę, że Polak walczy. Świetne uderzenie, takie można oglądać bez końca. Znakomicie wyskoczył do tego... Dobra, Lewandowski! No i kurde, orożnego wywalczyliśmy. I walczyli rzut rożny. No chyba coś nam nie wyjdzie to. Oj, Lewandowski prawie by strzelił z główki. Bo ma tam bodajże 88 główek i 90 strzałów, ale kurde chciał. Chciał strzelić bombę. Była szansa z rzutu rożnego, ale... No, Lewandowski! Lewandowski! Lewandowski znowu nie strzela! Kurde, ale ma strzałów bomba! Chciał! Jeszcze raz! O, i teraz już nic. Co on zrobił? Który? Tak, który po pysku? O, Royce, dobra, nie zaszczeka. O, dobra, w dupie. Sędzia nie miał innego wyjścia, jak tylko odgwizdać ten faul. Ale no właśnie, ciężko jest z Lewandowskim o to, żeby strzelił gola. O, i Błaszczykowski spalił, a tak to zawsze u mnie Lewandowski spala, rozumiecie? I znowu minus, no dużo jest minusów Lewandowskiego, jeżeli chodzi o FIFA. Isko? Ale
są też i te plusy. Dobra, teraz chciałbym to doremisować. Lewakiem najlepiej by mi się to robiło. Dobra. O kurde, Mkhitaryan! Czy jak ci tam? Mkhitaryan. Właśnie też mamy wszyscy problem z wymową tego nazwiska. O kurde. Dobrze, podanie do nikogo w sumie. O, to było podanie wręcz do jego Kosty. Piszczek na obronie. Lewandowski już stracił piłkę. I już stracił piłkę, super. Świetnie przewidział to zagranie. Dobra. Czyli Lewandowski. Dobra, wymień jednego. No i kurde, pikę rąbany. No i właśnie ciężko jest wyprowadzić akcję Lewandowski. No i patrzcie, co on robi, no. To jest porażka po części takiego Lewandowskiego, który już powinien ze 3 bomby strzelić. Dobra, dał się nabrać. Jak dziecko. Dobrze, Neuer w końcu broni główki Diego Kosty. Wyciep to tak, żeby to było pod do lewego. No niestety nie wyszło, a lewy się znowu dał nabrać. No kurde, chcę, żeby chociaż jednego gola strzelił Lewandowski, bo to jest ciężko strzelić nim gola. Dobrze, obrona. Nie, nie ma z przewrotki, nie ma. Spalił. No dobra, jeszcze 3 minuty do końca pierwszej połowy i chciałbym, żeby no, lewy coś zrobił. Spudłował. Pewnie teraz będzie grał na czas, żeby mi nie dał szans na strzał. Dobra główka, utrzymują się przy piłce. Ależ walka o piłkę. No, będzie gol. To nie. Patrzcie, on cały czas strzela. Te BBVA w tej Bundeslidze to jest chuj lepsze. Jeszcze jakby tam Gareth Bale był, no to ja już nie daję rady. Ale on tam nie ma żadnych takich sław. O kurde. No, w cholerę. Przecież to mogło dojść do wstrząsu mózgu. Albo nawet gorzej. Zajebiste podanie, trzeba przyznać. Będzie teraz strzelał finezyjnymi. No kurde, Lewandowski. Serio. Naprawdę. Realizator prezentuje nam statystyki. Zobaczmy. Musiało nam jeszcze Polaka trafić. Super. Cudownie dograł. Skutecznie, choć trochę bez. O, Lewandowski, weźcie się, zlituj. No i, no i jak sami widzicie, Lewandowski mu się ciężko gra, a po drugie nie dość, że nie potrafi doskoczyć do główek, co mu się to zdarza bardzo często, to on jeszcze tak strzela, że bramkarz przeciwnika broni wszystko. Kros, nie wiem, coś odrąbał, ale brawo. Dobra. Trzeba się w garść wziąć. Tak, przytrzymajmy trochę tą piłkę. O, i właśnie o to chodzi. Dostanie piłkę do ręki, czy do nogi, przepraszam. Nie potrafi tego wykorzystać. No teraz też nie wykorzystał okazji. A dostał bardzo dobre podanie. Ale Lewandowski oczywiście nie dobiegł. O, Bender robi jakieś kurde... Błaszczykowski. Dobra, może dostanie podanie od Błaszczykowskiego, który jest szybki. W cholerę. Dobra. Oj, no i Marcelo, kurde, ten co strzelił samobuja na mundialu, nie go wyłapał. Czy to wykorzysta? Dobra. Aha, dobra, nie wiem co ten Armeńczyk odrąbał. Tak, bo Mkhitaryan jest z Armenii. Nie wiem co on odrąbał. No i fajnie, nie dotarł do przeciwnika, żeby tą piłkę. Szmelcer wczoraj strzelił samobuja, za to go muszę potem squixelować. Ja nie wiem, jakim cudem idiota to zrobił. Nie obrażając go w rzeczywistym świecie, ale tak to odjebał, że wyszło na to, że to on był tym, który strzelił. No i kurde, nie możemy dostać piłki, bo chciałbym se lewakiem strzelić w końcu. Jak nie strzelę, to ja go sprzedaję, bo niepotrzebny jest taki piłkarz, który kurde nie potrafi nawet wyprzedzić piłkarzy innych i strzelić.
Dobra, dobra, no super. Dobrze, Mats Hummels. Zażegnał niebezpieczeństwo, brawo. Lewandowski. Aha. Nie wiem, co się z lewakiem stało, ale stracił w bardzo prosty sposób piłkę. I to mnie wkurzać zaczyna. Bo co się nie stanie, to Lewandowski wszystko spieprzy. Zmusił go do wysiłku, ale świetnie. Zaraz zobaczymy, może w końcu się Lewandowski obudził i coś strzeli. Ale on teraz nie będzie mi dawał okazji na przejęcie piłki. On będzie teraz cały czas napieprzał. Polak. Dobrze, wygrał to starcie. Sennbender. Dobra, podanie do Lewackiego. No i Lewacki już stracił. No kurde, 3 sekundy ma piłkę i już traci. Czy nawet dwie. Spalony! Dobrze. No i teraz się Szmelcer na coś przydał. Bo tak to kurde nic. Żenujące uderzenie. Sergio Ramos. Spudłował. Okej. Nie zdołał sięgnąć tej piłki. Pięknie wyskoczył, ale tylko ją musnął. Dokładnie rozegrali. No i zaraz zobaczymy. No, jeszcze ma trochę czasu Lewandowski. Jeżeli nic nie strzeli w tym meczu, to znaczy, że to jest tylko strata czasu i że tylko się go opłaca sprzedać. Dobra interwencja bramkarza. Neuer kurde jest zwykły, a broni w cholerę. No i kurde, ta się bawi w dribbling. On myślał, że Ramosem strzeli gola. Dobra. Spoko. Ale Lewacki, proszę cię, strzel coś w końcu, no. No i patrzcie, no, odbiła mu się od czubka stopy piłka, no. No, paranoja. Jak dla mnie paranoja. Dobra, Błaszczykowski, trzeba coś w końcu zrobić. O, i nic nie zrobił. Super. Drugi Lewandowski. Mkhitaryan. Też nic nie zrobił. No i patrzcie, kurde, to jego BBV-a. No i słupek. Świetna obrona. Dobra. I podaje głową do kolejnego. Lewandowski, kurde, weź ty się postaraj. Cała Polska w ciebie wierzy, a ty kurde co? No zobaczmy, no i sobie poradzi. I już kurde wypchnął. Sergio Ramos. Musi tylko jeden błąd popełnić. Taki jest warunek. Jak popełni błąd, to Lewandowski to wykorzysta i mam nadzieję, że strzeli w końcu. No i super, i znowu na ataku. Kurde, won stąd. No i Hummels to ma tendencję do faulowania, ale to nieważne. No i kurde, teraz jak mi szczeli, to mnie chuj strzel. Szczelaj. Dobra. No i znowu Lewandowski, nic. Złe podanie. Jest reakcja sędziego. Co? Poczekajmy. Kto faulował? Znowu Hummels? Nie, ja tego już nie czaję za bardzo. Co tu się dzieje? A, tylko sobie pomarzyć może o przewrotkach. Dobra, przewijaj to Polaku. Jak mnie znajdziesz, to pozdrawiam. Jak mnie nie znajdziesz, to nie. To też pozdrawiam. Zapowiada nam się niezwykle ciekawa. Mkhitaryan, dobra, dobra. No Lewandowski, kurde. Nie wiem, czego jest to wina, ale kurde, Lewandowski nic nie może zrobić. Żadnej akcji. Jakub Błaszczykowski. I no mu tylko tą piłkę zabiorą. I to tyle. Jesse Rodriguez. Nie, ja osobiście się pozbędę tego Lewandowskiego i zarobię na nim trochę końców. Bo widać, że nie ma z niego żadnego pożytku. Jeszcze 5 minut do końca i tylko jeden. Dobra, Lewandowski. No i patrzcie, już stracił piłkę. No i teraz pewnie Lewandowski jeszcze zbierze żółtą kartkę po piecku. Dlaczego by nie? No i patrzcie, no. Nie da mi dopuścić szansy na wystrzał z samego Roberto. No i super, był pchany, ale spoko. No i Lewandowski biegnie po to, żeby sięgnąć szansy, ale no te szanse to mi chyba nie chce dać. Kurde, to jak BBV jest w cholerę dupne. No i teraz pewnie Lewandowski po pysku zbierze żółtą. No fajnie, Lewandowski przykro mi, ale ty chyba pójdziesz na transferową, bo no nie ma siły pożytku.
No nie ma. Po prostu nie ma z ciebie pożytku. I taka jest moja opinia na temat Lewandowskiego w FIFA 14. No, że on nic nie gra. Nawet jak jest w informie, to już tym bardziej. No weź ty się zlit. No i jeszcze robi spalone, no. Widzicie to? Nie dość, że fauluje, nic nie robi, to jeszcze spalone robi co chwilę. Ja nie wiem to, co to jest za typ Polaka, że kurde tak robi, no. No i dobra, kij, że przegraliśmy ten mecz. Powinien już sędzia zagwizdać, ale widzę, że jeszcze chce przedłużać. No ale jak sami widzieliście, no Lewandowski nie poczynia zbytnio wysokich postępów, no. Nic. Po prostu nic. Mam wrażenie, że Lewandowski to nie jest ten typ piłkarza, który jest, powinien być w moich rękach. Bo jak widzieliście, no Lewandowski nie wykazał się, a jeszcze zebrał po pysku żółtą kartką. Znowu. Nie. I kurde, jeszcze taka ocena. No, to jest katastrofa. Dobra, trudno, no. To był mało ważny mecz ligowy, tylko teraz musimy jutro już się tak bardziej postarać o to, żebyśmy się dostali do tej, żebyśmy przekroczyli linię spadkową, no bo w tej chwili jest już nie za ciekawie, no właśnie, bo tak, musimy zrobić 4 mecze, żebyśmy mogli w ogóle zaawansować i dojść do mistrzostwa, ale zobaczymy, no tak jak mówię, no Lewandowski się nie wykazał i na waszych oczach go w tej chwili wystawiam. Kij z tym, ale na waszych oczach go będę wystawiał. No, no ja nic nie mogę już zrobić, bo kurde, już zrobiłem dość. A Lewandowski, no jak widać, nie potrafi za bardzo. Dlatego no jego jedyne miejsce to chyba będzie na liście transferowej. Gdzie indziej nie może być. Teraz tak. Ja tu sobie zapisałem taki fajny cennik. Nie wiem, dam mu tak 2,5 miliona. Bo nawet za tyle może chodzić, jak wiecie. Dam mu te 2,5 miliona. Niech sobie już pójdzie w cholerę. Dam mu te 2,5 miliona. Dobra, jest równe 2,5 miliona. Znaczy jeszcze powinienem doliczyć prowizję, szczerze mówiąc. Bo tam, no wiecie, te sprawy, to czekajcie, to tak mniej więcej. Jak jest za 1 060 000, no to damy 120 150 tysięcy, no tam 2 miliony 650 dam. Żeby była ta prowizja. A cena kup teraz 2700. I zobaczymy, czy lewak pójdzie, no. Po prostu, no jak nie potrafi grać, no to baju, baju, sraju, sraju i po prostu zarobię na tobie, no. Skoro nie potrafisz grać na boisku, to równie dobrze będziesz mógł potrafić się sprzedać. Na razie, cześć i do następnej FIFA jutro. Już normalna ligówka bez Lewandowskiego, no który no nie potrafi, no ja po prostu nie wiem, co ja mam mu robić, co ja mam z nim robić, po prostu się go pozbywam. Aloha, cześć, do następnego odcinka.